Tutaj są jakieś naboje jeszcze. Coś jest? To wygląda jakby były drzwi. Ale pewnie się mylę. No, zabierz. Tam są kolejne krokodyle, kurczaki. Not good, not good. Od razu do wyjścia płynę. Wiem, tam były jakieś naboje, ale... O, ja nie mogę. Ach, wyłaź, wyłaź, wyłaź. Mogę, ale upierdliwe są te zwierzęta. Te krokodyle też są wykurze. Bo chcę zabrać te naboje, co tam jeszcze leżały. Widziałam, że tam leżały. Akurat zwiałych. O! Jesteśmy na powierzchni, ludzie. To jest niespotykane w Tomb Raider 1. O, o, chyba się pokazały. Ale nie, tylko moja wyobraźnia. Patrzcie, jesteśmy na zewnątrz. Boże, musicie mnie tak straszyć. Myślę, że zawału teraz dostanę. Jedne naboje, drugie naboje. Okej. Tu jest wszystko zakratowane. Tu jest jakieś przejście, widzę. A, tu wpadła kula. No okej. Tak też może być. Tutaj nas prowadzą ślady kota. Pewnie tam trzeba będzie pójść. O! Thank you very much. Rozejrzyjmy się. Ojej! Dobra, tam jest jakaś mumia. Z tego co widzę. Ja bym jeszcze poszła do tej wody i wzięła te naboje. Kurczę, ale to będzie miało odcinków, jeju. Jak se pomyślę. O, tu były. Ty, podziwiajmy niebo. Pomalowane. I rozgwieżdżone. Dobra, najpierw pójdę tędy. O kurczaki. No. Czy zawsze jak ja nie zapiszę, to jest, są takie problemy? Tu jest bardzo dużo przeciwników. Ja myślę, że oni, znaczy twórcy, nie wiem, po Tomb Raider 2 tak zrobili, kurczę, że
Bo w Tomb Raider 2 też było strasznie dużo przeciwników. Już będę zapisywać co 5 kroków chyba. No. Jest spokój. Są naboje. O, świetnie. Zaraz się przydadzą na mumie. No. Oddawać. Oddawać wszystko, co moje. No, chyba zażartujecie. No ileż tych panter tutaj? Boże. Ej, no jakby policzyć tu wszystkich tych przeciwników, co tu spotkamy, to wyszłoby, nie wiem, ile. O, jakie ładne te ozdoby. Albo nie wiem, co to. Brama. Mumia wśród kotów. Bosko. Aż kurde, pójdę sprawdzić, ile tych przeciwników tutaj jest. Jeszcze jakieś? Tam jeszcze jedna stoi, ale... O, świetnie, jeszcze pantera do... zabawy. A stąd jej chyba nie ustrzelę z tym shotgunem. Tu jest jakaś woda. Tam w oddali piramidy widać. Tylko tak z lekrza dziwnie, bo przysłania. Dobrze, zobaczmy tą mumię. Aha. Okej. Okay. To znaczy, że to jest koniec tego poziomu. Myślałam, że jeszcze będzie, ale będzie tego. Jeju, godzina 16. Masakra. Z 5 części 6 będzie na pewno. I 2 z 3 sekretów. No nawet nieźle, muszę przyznać, jak na pierwszy raz, ale z tym poszukiwaniem drzwi to był problem. Faktycznie, dość trudny moment i... no... za dużo dróg jest po prostu i... ktoś, kto ma dobrą orientację w terenie, na pewno znalazłby to przejście, ale ja mam kiepską orientację, więc wychodzi jak wychodzi. Okej. Okay. Czyli po prostu zatopiliśmy się w tym kocie, a ciekawa jestem, co w tej wodzie było jeszcze. Ale dobra, to już sobie podaruję. Zapiszemy grę. Tutaj. I co to za poziom? Temple of the Cat. No, świetnie. Muszę przyznać, że ten poziom pierwszy był super. Naprawdę, bo szczerze mówiąc spodziewałam się większej tandety. Ale ten pierwszy poziom mi się podobał, bo tak jakby... nie wiem, nowa historia. Wiecie, poszukiwanie jakieś tajemnicze koty, statuetki, które się pojawiają znikąd i znikają dziwnym trafem. Więc całkiem mi się podobało. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Ale nie widzi mi się tylko Atlantyda w eksterminację mutantów. To...
No i nie podoba mi się, że tyle jest tych przeciwników tutaj. Boże, mogliby sobie podarować chociaż trochę. No patrzcie, ile mi to zażarło apteczek. Mam tylko cztery małe. Na szczęście tych apteczek też dali dosyć sporo, także dało się przeżyć, bo... Nie wyobrażam sobie. No dobra. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodoba, mimo tych dłużyzn troszeczkę i łażenia tak trochę w kółko. No, to tak jest, jak się gra na ślepo. No i dziękuję wszystkim i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Przed nami jeszcze trzy levele. No, na razie, cześć!